Sponsorem programu jest ViaPlay. Platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Pisaliście listy. Wysyłaliście gołębie pocztowe. Pisaliście na adresy nasze mailowe, na Twittery, na Facebooki. Żebyśmy nagrali. Quiz, co to za piłkarz? Odgadnij piłkarza po przebiegu kariery. Tak naprawdę nie pisaliście tego. Bo wcale wam się ten odcinek nie podobał, ale podobał się nam. Wcale się jakoś dobrze ten odcinek nie kliknął, ale my się z Krzysztofem bawiliśmy wybornie i tak. świetnie i cały czas wierzymy, że ten content ma potencjał. Słuchajcie, jeżeli uważacie tak jak my. To zostawcie łapę w górę, a wtedy będziemy o tym wiedzieli e, i nagrywali takich materiałów więcej. 500 łapek w górę i już nigdy tego nie nagrywałem. <noise> o! Nagle 500 łapek w górę, słuchaj. E, nie no, całkiem poważnie. E, oczywiście grajcie razem z nami, słuchajcie. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, no to zachęcamy do e, zobaczenia. Oczywiście polega to na tym, że wyświetla się raz Krzysztofowi, raz mi, albo raz mi, albo raz Krzysztofowi. Zależy kto wygra. E, papier, kamien, nożyce. E, Przebieg kariery danego piłkarza, i my mamy po prostu odgadnąć, co to jest za piłkarz. Oczywiście, wy też dawajcie znać, jak Wam idzie. Możecie, yy, możecie patrzeć sobie, oczywiście, i zgadywać razem z nami. Yy, no to co? No bez zbędnego przedłużania chyba lecimy. Czy chcesz jeszcze coś dodać na sam początek? Absolutnie nie. No dobrze, to, to zacznijmy w takim razie papier, kamień, nożyce. Kiedyś, do jednego. Kiedyś, pamiętam, była taka dyskusja, żeby rzut monetą w piłce nożnej zatrudnić, zamienić na papier, kamień, nożyce. I zastanawiałem się wtedy jeszcze, Paul Pogba grał w Manchester United, czy ogarnąłby zasady papier, kamień, nożyce. I to było strasznie zabawne. Bardzo nie to... niemiło na Paula Pogba. Tak, powiedzieć. nienawidzę Paula Pogba. No dobrze, no, to do jednego. Tak. Ja, ta, ta. No i wygrałem, czyli zaczynasz. Trudno. A ja zaczynam. No tak, Myślę, że, nie, że ten grasz nie, na początek. Ja zagrałem o wybranie. Dobrze, więc zlećmy. Oczywiście Tomek nam pomaga. Dzięki Emilian też za stworzenie nam tych karier. Oje, o Jezu! Manchester United. Wypożyczenia wszędzie. Brusym się Gladbach. To jest ciekawe, dosyć. Ten Blackburn, Blackburn definitywnie. Fenerbatch. to dosyć chyba, w sensie tak mi się wydaje, że Joshua King gra w tej chwili w Fenerbahçe, Ale nawet jeżeli nie, no to ta reszta kariery jest bardzo podobna do Joshua Kinga i to jest moja odpowiedź. Wow. Dobrze. Tomek pokazuje, że też dobrze. Tak więc Joshua King odgadnięty przez Krzysztofa. 1 do 0, Przypomnę tylko, że tych zawodników jest pięciu. Pora na mnie. Sprawdźmy. Hamburger, Stunferain, Everton. Everton, Sampdoria, Walencja, Arsenal, Szalkę, Levante. Y ja oczywiście wiem, co to jest za piłkarz. To jest legendarny. Oh. Wiesz? Nie. Legendarny. Nie. Szkodran, Mustafi. A, okay. My defense yeah. is terrified. Szkodran. Ciekawe, czy gra jeszcze? W, w to e No, widocznie. Widocznie. Słuch. Tego akurat nie pamiętałem. Wiedziałem na pewno, że grał w Walencji, w Szalkę, Nochwia, Gelzer, Kirsien i w Lewantę. Ciekawe, czy swoją drogą nadal gra. Pewnie ma kontuzję. W każdym razie jeden do jednego. Mam nadzieję, że wy też zgadn zgadnęliście Szkodrana. Krzysztof. Standard Liège, Porto, Manchester City, Walencja, Everton, Walencja znowu, saint Etienne Estoril. Jej. Nawet nie wiem z jakiego państwa jest Portugalia. Wygląda, wygląda na Francuza generalnie, piłka, że Esteroli to chyba Portugalia? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że Portugalia, ale. Tomek jak pokazuje, że tak, więc tak. <grym>, wierzymy Tomkowi bezgranicznie? Ja nie. <grym, <grym, Manchester City, wypożyczy... no, mogę poszukać chyba tylko po wypożyczeniu do Evertonu z Manchesteru City. Może to być rzeczywiście Portugalczyk, patrząc na niego. Albo Francuz. Bardziej Francuz. Myślisz? Bo tak mi się wydaje. Albo belk. Mi się wydaje, że belk. Albo belk? No, znaczy, ja raczej... mówię o Portugalii. No, dobra, nieważne. Nie ważne, nie ważne, nie nie ważne. To nieważne, nieważne. jest dużo. No tak, Ojej, Oj mam, się... mam w głowie jednego piłkarza, ale a, totalnie nie pamiętam nazwiska w tej chwili. <laughs> to jest lodzinne, to jest <laughs> że. Mam kogoś, mam kogoś w głowie, ale, ale nazwisko Opinio. jest tak. <laughs> nie, to nie wyjdzie. Nazwisko jest tak daleko. <laughs> <grymne> oczywiście nie no tak czas jest pojęciem względnym więc kiedy uznamy, że po prostu Krzysztof się zastanawia zbyt długo to sporto do Manchesteru City z Manchesteru City wypożyczenie do Evertonu mój Boże gorzej jak to będzie łatwe a ty wiesz? nie, okay. nie, nie nie no to, to, to nie dobrze. mam pojęcia ty to to też nie wiesz później definitywnie transfer do Walencji z Manchesteru City Belg bądź Francuz Belg bardziej na pewno Belk. Nie wiem, czemu uznałem, że Standard Liest to drużyna francuska. <grych> e, tak, no, Belk, na oczywiście. początku. E... Ja mnie się nie wiem, dlaczego z Portugalem, przez to Porto. No ale dobra, nieważne. No to, to, co, jakieś 10 sekund? No 10 sekund, tak, raczej nie, nie wpadnę na to. Gdzieś tam coś maja, czy. No ja powiem szczerze, że też. Też za bardzo nie kojarzę. No nie, dobra. Zakończmy. Nie, 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 co to za. pan piłkarz? Pan Tomasz już nam pisze. Mangale. Nie, to nie, totalnie nie. Nawet bym nie. Nie zapomniałem o istnieniu takiego człowieka. W sensie... Ciekawie, czy nasi widzowie wiedzieli. Dajcie znać oczywiście oh. w komentarzu. Ale to, my... to, to było trudne. Jak teraz Jonasz dostanie łatwe, to e, będę zły. Dobra. Leeds United, Tottenham Hotspur, wypożyczenie do Evertonu. Everton Berlin. Klub z Turcji prawdopodobnie. <śmiech> <śmiech> I Berlin na powrót. Okej. Okay. Tottenham i wypożyczenie Tottenham. Może przez chwilę myślałem, że to Dele Ali, ale nie. <grystanie> Berli. Berli. Berli, nie. Berli. <grystanie> <grystanie> Oczywiście nie. Hmm. Jaki piłkarz gra teraz w Berli i grał w Tottenhamie kiedyś? To może być jakiś ciekawe... ciekawy trop. Masz? masz nie, chyba. nie, właśnie nie. Nie może... miałem jeden typ, ale, ale nie. Hmm. United, no czy znaczy to akurat niewiele mi powie? To ten Hamchod spróbuje pożyczenie i Everton potem zostanie. Kurczę, nic mi się nie kojarzy. Berli. Jaki obecny piłkarz Berli? Berli też nam się tak zmieniło. W ogóle dziwny krok, że Berli, potem znowu transfer definitywny do Turcji, prawdopodobnie i powrót, powrót do Berli. Do Berli. To no, powinno, powinni Powinno się nam skojarzyć, ale nie kojarzę. Ja właśnie nie nie też mówić. nie mam nie Żadnego powrotu takiego. Nie mam nic w głowie. Werden Tottenham. Ma też spasuje. Bo nie wiem. No ja też Ciekawe czy nam się zapali, zapali lampka. Możesz Tomek wysłać, bo ja raczej nie. O Len. Aaron Lennon. No, ale... no, może, może się to zgadzać faktycznie. Nie, no to do, było do odgadnięcia. To zdecydowanie było do Totemham, odgadnięcia. To Temham, Everton i Bernie. No i Andrew Townsend siedział w głowie, nie wiem dlaczego, ale to no, był inna, 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 inna I, droga. I teraz ale... w ogóle. Luton chyba. Ta, e, tak, nie, tak, Luton, tak, Luton. Zgadza się. Y no nie, no było to do odgadnięcia, prawdę y -hmm. powiedziawszy. Y y Totalnie nie wiedziałem, że Aaron Lennon był wychowankiem Lacy Night. wydawało mi się, że bardziej. Lecimy y dalej. Ojej. Francuz jakiś. Auxerre, Braga, Porto, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest. Ojej. <grym> Ojej. Z Wolves do Nottingham. To będzie chyba jedyny taki. Willie boli chyba przeszedł z e, Wolves do Nottingham Forest. Patrz na Tomka, czy mi zasugeruje jakoś e, czy, czy to jest czy to jest poprawna odpowiedź? Może no nie jestem pewien, ale tak, niech to będzie willy-bolly. Jest to willy-bolly. Udało się. To, to było w miarę łatwe, ale tylko i wyłącznie przez ten link Wolf z Nottingham, mm. bo e, wcześniejszej kariery tego zawodnika absolutnie nie znam, więc, e, więc tylko dlatego udało się zgadnąć. Lecimy dalej. Sprawdźmy, co przyszykował. Uff, myślałem, że będzie kompromitacja taka dalsza, bo... Że nic nie zgadniemy. No, totalnie. Dobrze, standard lierz znowu nam się pojawia. E, czyli może, być może będzie to Belg, który e, jał w karierze. W ogóle, czemu na to patrzę? No to mówię, mm, może być Belg, grał w Anderlechcie. E, Sprawdźmy, Marsylia, Chelsea. O matko, i z Chelsea wypożyczania. Wypożyczania Borussia <laughs> Dortmund, Walencja, Crystal Palace, Besiktas i Fenerbahce. Ale Crystal Palace dwa razy, to może wiele powiedzieć. Crystal Palace, Crystal Palace. Albo niewiele. E, poczekajcie, może rzeczywiście. Melk z Chelsea, jeden hazard. Ja to w... samo <noise> Dokładnie to samo. Chciałem tylko przełknąć, mnie, ale mam żarcik. Byłem <noise> jeden hazardem. Czy <noise> mi też to. I na razie nic więcej. Um, Chelsea, Chelsea, wypożyczenie do Borussia Dortmund, wypożyczenie do Walencji, dwukrotne wypożyczenie do Crystal Palace z Chelsea. A teraz w ogóle piłkarz Fenerbahce. Sebastian Szymański żartuje oczywiście. Dobrze, że powiedziałem, że żart, bo by się jeszcze wszyscy nie skapnęli, że to był żart. Nieważne. Podwójne wypożyczenie do Polas. No, to jest chyba klucz, który, którego trzeba szukać w tym wszystkim, takie mam wrażenie. Szukam. 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 Przyznając życie, to jest jakiś piłkarz, który w Chelsea zagrał pół meczu. I biorąc niekoniecznie pod nie musi się te z tym kojarzyć, nie. Tomek kiwa głową, że nie, czyli może zagrał dwa mecze. Eee, hmm. Pociesza mnie myślisz, że ty też nie masz, ale. i no tak To jest twoje pytanie, nie moje. <laughs> no ja wiem. Ale... <laughs> ja swoje zgadłem. Ja mogę tego Lenona zga zgadnąć. Eee... Tak? Rozumiem, że obecnie ten piłkarz gra w Fenerbacze. To ci raczej wiele nie powie. No przecież ja znam na pamięć skład Fenerbacza. a, no tak. a wymienię. Sebastian Szymański. No i inni. <głos> <głos> I koledzy. Ko koledzy Szymański. <noise> <noise> nie wiem, nie wiem, nie wiem. Proszę o pomoc. Znaczy, proszę o odpowiedź. Ja Cóż też to nie za piłkę? Michi Michibaczuaj faktycznie był w Crystal Palace. Był w Crystal, był w Crystal, w Crystal Palace, Palace i był w Borusi Dortmund na tego nawet nie wiedziałem. Ale że teraz ale... gra gdzieś w Turcji, to nie wiedziałem po prostu. Dobrze, lecimy dalej. Dwa, jeden. I pytania czwarte. Czwarte. Czwarte pytanie, lećmy. Werder Brema, Stoke City, West Ham, Shanghai Port, Bologna, Inter, Mediolan. Ja chyba wiem, kto to jest, bo to jest dosyć proste. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest dosyć proste. To jest piłkarz, którego naprawdę lubię i to jest piłkarz, który był nawet swego czasu łączony z Manchesterem United, o ile dobrze kojarzę. I wydaje mi się, że jest to Marko Arnautowicz. No, kariera Stoke City, West Ham, no to jest, to jest dosyć, dosyć proste. To jest Marko Arnautowicz. Nie pamiętam na którym etapie e, on był łączony z Manchester United, ale chyba było to w tym czasie, kiedy Wout dołączył do United. I właśnie wtedy Marko Arnautowicz był jednym z tych, którzy, e, którzy mogli dołączyć do United. A jako, że grał w Twente, czyli w Holandii, no to wiemy, że pasowałby pod klucz Erika Tenhage. Tak jest. 3 do 1 zatem e, robi się... Tak naprawdę w tym momencie mogę zremisować już tylko, jeśli uda mi się odgadnąć dwa następne. A krzyczkowi nie uda się odgadnąć jednego. to jest chyba łatwe. Jednego. Dobrze, sprawdźmy. Paris Saint. Oczywiście piłkarz najpierw w Lille, później Paris Saint-Germain. Wypożyczenie do Romy, Barcelona. Z Barcelony do Evertonu i Aston Villa. No, pewnie link Barcelona-Everton powinien, powinien mi tutaj coś podpowiedzieć. Pamiętam, że był taki piłkarz Brightway, ale w drugą stronę poszedł. Everton, Barcelona, Everton. I później Everton, Aston Villa. Jaki piłkarz teraz. Najśmieszniejsze jest to, że ja mam dwóch zawodników, którzy pasują mi pod, pod ten link. I teraz nie wiem, który będzie. Jeden jestem pewien, że przeszedł dokładnie taką drogę, a drugi też wydaje mi się, że przeszedł taką drogę. Barcelona, Everton i teraz Aston Villa. Jaki obecny piłkarz Aston Villa ma przeszłość w Barcelonie? przynajmniej mam nadzieję, że ten piłkarz nie skończył kariery, ale chyba nie e, dobrze z, z, zerknijmy na zespół Villa oczami mojej wyobraźni kto przeszedł zawartą do Villa niedawno może to powinno mi podpowiedzieć pan Krzysztof widzę sprawdza ja tego drugiego, bo jednego jestem pewien, ale ten drugi muszę sobie go sprawdzić To może być. Wydarzyło się wiele rzeczy, między innymi przegrzała nam się kamera, ale oczywiście zgodnie z zasadami, tam zostało mi powiedzmy 10 sekund i tak nie odgadłem i oczywiście tylko muszę powiedzieć, że jeszcze pomyliłem Bright White'ów. <grym> tak więc całkowita kompromitacja można powiedzieć. Nie mam pojęcia, ale Krzysztof wie, więc może się podzielić. Ja w ogóle powiem, bo mówiłem, że mam dwóch i miałem też Gerarda Deulofeu, ale nie, bo on grał w Evertonie i w Watfordzie i też nie bezpośrednio, a to oczywiście był Luca, Luca Dean. Deane. Takie okay. dosyć... E, przy mi przyszło dosyć szybko. Najpierw mi wskoczył do głowy ten Deulofeu, ale po chwili miałem takie o, jednak chyba Luka. No, rzeczywiście. Ten, no, to nawet po tym Evertonie z Tenville'i <coughs> można było Luka Dinia odgadnąć. Trochę ostatnio... Ale nie wiedziałem, że grał w PESR-ze. O... W... I że był na wypożyczeniu w Romie nawet. <laughs> Coś tam zwiedził, można powiedzieć. Dobra, y, ostatnia runda. No, Krzysztof już wygrał, ale Eee, Już? No, 3 ja, tak, no, to Towarzysko no, to... możemy ostatnią. No, trudno nie było, prawda <laughs> mówiąc. Ta runda y i ogólnie cała rozgrywka, ale dobrze. T towarzysko możemy zagrać ostatnią rozgrywkę. Czekamy i mamy. Ojej, jakiś łobieży świat. Sheffield United. No, może. Mo z Counter United, znowu Sheffield United. Do ale to proste jest. Proszę, nie takie. Panie jaserze, proszę nie takie ze mną. To jest oczywiście Billy Sharp, kapitan wieloletni Sheffield United, a obecnie piłkarz Los Angeles Galaxy. Bardzo, bardzo bogata kariera, długa, też z kilkoma przygodami, na przykład tą w Southampton w Premier League nie do końca udaną. Jeden z moich ulubionych piłkarzy. O, statement, proszę bardzo, tak. dobrze. Czwarty odgadnięty przez Krzysztofa. Czy ktoś dołączy do szkodrana Mustafiego? Sprawdźmy. Eee, piłkarz, Ui. który był w Tottenhamie, później w Queens Park Rangers, w Portsmouth, w Aston Villa, wypożyczony do Norwich, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham, Stoke, Berlin. Matko, kochana. To też piłkarz, który dużo zwiedził. Pierre Aston Villa, Zwiedził każdą każdą drużynę, która istnieje. W, w młodzieńczych latach jeszcze Brentford. <laughs> Taki piłkarz nie istnieje. <laughs> no, gdzieś był coś, widział. Tottenham Hotspur, Stoke City. To może być jakiś. A, okej. Tołk perli. Robię duże oczy, bo nie przechodzi mi nic na myśl. Ta, ta lista jest, panie Jonaszu, tak długa, jak długi jest ten zawodnik. <laughs> Czyli tak mi się wydaje. Peter Crouch myśli, że to jest? Wypożyczenie do Szwecji. To jest ciekawy, e, ciekawy epizod w karierze Petera Croucha. Czyli Peter Crouch to jest po prostu... Tak czy owak, w Berlin zakończył swoją karierę? Też yy, wyparłem to z... Ja, w ogóle tego nie z pamiętam. Z Dlatego... Czyli musiał kończyć już ona dalsza w Berlin najprawdopodobniej. Dlatego zadałem to pytanie, bo kompletnie mi się Peter Crouch nie ja kojarzy też, no. z Berlin. No Tottenham, Hotspur, Stoke City to jest ten No i przeszłość jeszcze w Liverpoolu. To Liverpool. są no. chyba najbardziej no. takie drużyny, z którymi kojarzy się tak. Peter Crouch. Ale że on zakończył karierę w Bernie, to mi strasznie nie pasuje. Też jakoś totalnie nie pamiętam tego epizodu w, w jego karierze, ale e, właśnie jak w szwecję zobaczyłem, i tak, tak zaczął gdzieś kiełkować, że to może być Peter Crouch. 4-2, Deklasacja można powiedzieć. Jak ktoś wygrywa 4 do tylko jednego piłkarza nie udało ci się odgadnąć. Mangali. mangali. Jakie miał mangali? No. Milenona to mogłem i pozostałych piłkarzy też prawdopodobnie mogły. W każdym razie uznaję wyższość Krzysztofa. Krzysztof wygrywa ze mną po raz drugi. Wtedy to było podogrywce, teraz no tak, bez szans, tak więc... Jeżeli wam się nie podobało zostawcie łapkę w górę. <suszy> tak, jeżeli macie dosyć tego kontentu i nie chcecie go oglądać, to to ja zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Słuchajcie, nie będę musiał więcej e, przegrywać. E, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Czy macie 10 na 10? E, piszcie i do zobaczenia w następnych materiałach.